Chwała niech będzie Bogu na tym miejscu. Dziękuję Mu za to, że pierwszy raz od pół roku mogę Was widzieć ponownie. Cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie spędzić czas nad Słowem Bożym. Tym bardziej, że jest to moje ostatnie albo przedostatnie, w zależności od tego, czy będę jeszcze wstawiony, kazanie na tym miejscu przed przeprowadzką. I chcę Wam powiedzieć, że będę Was zawsze nosił w swoim sercu. Na pewno jeszcze będzie okazja do tego, żebym mógł tutaj kiedyś przyjechać, niekoniecznie coś mówić, ale na pewno się z Wami zobaczyć. Ale zawsze pozostanie mi sentyment do tego miejsca. Pozwólcie, drodzy, że zanim będziemy otwierać Pismo Święte i zajmiemy się dzisiejszym tematem, poprosimy Pana Boga o błogosławieństwo i o prowadzenie. Proszę o powstanie. Ukochany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że Ty nas zbawiłeś i za to, że dałeś nam najcenniejszy skarb. Dałeś nam Pismo Święte. Chcemy prosić Ciebie, Panie, o to, abyś pomógł nam dzisiaj z tego skarbu skorzystać. Abyś zlał na nas Twego Ducha i obdarzył nas szczególną mądrością i błogosławieństwem do zrozumienia przesłania, które wybrałeś na dzisiejszy dzień. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione, nie ludzkie, a nasze serca niech pałają, Panie, gdy Ty będziesz wyjaśniał nam Pismo. Ty jesteś naszym nauczycielem, Ty jesteś tym, który chce nas prowadzić. Pokaż nam, Panie, w jaki sposób możemy kroczyć zwycięsko w naszym chrześcijańskim życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Temat dzisiejszy to wiara za oknem. Na początek chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię. Pewien mały chłopiec wracał z lekcji religii autobusem. Był bardzo ciepły, przyjemny poranek. Słoneczko świeciło dosyć mocno, ptaszki śpiewały, motylki fruwały, dookoła unosiły się różne zapachy kwiatów. I mały chłopak wracał z lekcji do domu, trzymając w swoim ręku zakładkę, którą otrzymał na lekcji religii. I tam był fragment tekstu biblijnego, który brzmiał: miej wiarę w Boga. Chłopak wsiadł do autobusu, zajął swoje miejsce, ruszyli. Po pewnym czasie w autobusie powstał przeciąg, ponieważ okna były pootwierane. I chłopiec, który trzymał swój zeszyt i zakładkę na kolanach, nagle z przerażeniem zobaczył, że jego zakładka została uniesiona przez wiatr i wyfrunęła przez okno. I zaczął krzyczeć na cały autobus: ratunku, zatrzymajcie autobus! Moja wiara wyfrunęła za okno! Moi drodzy, być może ta historia jest śmieszna, uśmiechamy się, ale czy nie jest to zbliżone często do naszego chrześcijańskiego doświadczenia? Czy nasza wiara też przypadkiem gdzieś nie odfrunęła pod wpływem różnych doświadczeń, które może w życiu przechodzimy? Czy może nie jest tak, że gdzieś w naszym sercu pojawiło się zwątpienie, zniechęcenie? Może odsunęliśmy się od Pana Boga? Pamiętacie, co się działo w momencie, w którym apostołowie płynęli łodzią przez jezioro, była burza i byli przerażeni? I Pan Jezus uciszył tą burzę, a potem jakie pytanie im zadał, pamiętacie? Gdzie jest wasza wiara? I to samo pytanie stawia nam Pan Bóg dzisiaj. Czy w codziennym życiu przejawiasz tą wiarę? Gdzie ona jest? W jakich sytuacjach się objawia? Czym ona w ogóle jest? Pismo Święte jest tak wspaniałe, że ono daje nam odpowiedź, czym jest prawdziwa wiara. I wiara biblijna składa się z trzech elementów, które chciałbym, abyśmy dzisiaj poruszyli. Greckie słowo pistis obejmuje bowiem trzy płaszczyzny wiary.
Gdybyśmy otworzyli na początek list do Hebrajczyków, 11 rozdział, to tam w wersecie 6 mamy pierwszy segment wiary, tak to nazwijmy, pierwsze piętro. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. I tam werset 6. Czytamy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć w co? Że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc pierwsze piętro wiary to wiara w istnienie Boga. Intelektualne uświadomienie sobie, że ktoś taki jak Bóg istnieje. To jest pierwszy rodzaj wiary. Ale czy taką wiarę, czy posiadając taką wiarę, mamy prawdziwą wiarę? W Biblii jest napisane, chociażby w liście Jakuba, że demony również wierzą i drżą, tak? Ale jaką oni mają wiarę? No intelektualną, tak? Oni wiedzą, że istnieje Bóg. Oni nawet widzieli Boga w pewnym okresie swojego życia. Ale ta wiara nie przekształca ich serca, nie zmienia ich postępowania, nie prowadzi ich do upamiętania. Więc jest to tylko wiara intelektualna. Niemniej jednak Pan Bóg mówi, że jest to ważne, żeby wierzyć w to, że Bóg istnieje, że to wszystko, co jest na tym świecie, to nie jest dzieło przypadku, ale kieruje tym ktoś mądrzejszy, ktoś wszechmogący, ktoś, którego nasz umysł nie może ogarnąć, a który ogarnia wszystko. W Przypowieściach Salomona w 3 rozdziale jest poruszony kolejny aspekt wiary. Czym jest prawdziwa wiara? Przypowieści Salomona, 3 rozdział. I tam będziemy czytać wersety od 5 do 7. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. I tam wersety od 5 do 7. Zaufaj Panu z całego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj sam siebie za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Jaki jest drugi segment wiary? Drugie piętro. Zaufanie do Boga. Chciałbym wam przeczytać 3 króciutkie zdania z książki 95 tez o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, które mnie osobiście powaliły na kolana, jeśli chodzi o kwestię wiary. Jest napisane tak. Poznanie Boga powoduje zaufanie do Niego. Jeżeli Go nie znasz, nie będziesz Mu ufał. Jeżeli nie ufasz Bogu, dajesz tym samym dowód, że Go nie znasz. Mocne przesłanie. Zwłaszcza to ostatnie zdanie. Wiara to zaufanie do Boga. Żeby komuś zaufać, nawet w relacjach międzyludzkich, musimy tego kogoś bliżej poznać. Musimy spędzić z nim czas. Musimy zobaczyć, kim ta osoba jest, żebyśmy mogli się przed nią otworzyć. Bóg również wychodzi nam naprzeciw, jeśli chodzi o relacje z Nim. I On też pragnie tego, abyśmy poświęcali czas na budowanie tej relacji. On chce, abyśmy Mu zaufali, abyśmy Go traktowali jako swojego najbliższego przyjaciela. Jak to jest z naszym zaufaniem w życiu, drodzy? Dlatego, że my często mówimy o wierze w kontekście zaufania. I na tym się zatrzymujemy. Jeżeli wiara by opierała się tylko na naszym zaufaniu do Boga, to w tym momencie jej jakość byłaby niezwykle marna. Dlatego, że to zaufanie raz jest, raz go nie ma. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. Jeżeli jest tutaj na tym miejscu osoba i będę wielbił za to Boga, która może powiedzieć tak, moje zaufanie do Pana jest niezachwiane, to będę pierwszym, który do niej podejdzie
i który będzie prosił o to, żeby mi powiedziała, w jaki sposób to zrobić. W jaki sposób dojść do takiego etapu. To, o czym teraz mówię, że wiara to nie tylko zaufanie, uświadomiła mi sytuację, które ostatnio przechodzę w moim życiu, w mojej rodzinie. Wiecie o tym, bo już mówiłem o tym wcześniej, że moja córka jest chora. I to bardzo poważnie. I od 3 miesięcy ani razu nie wyszła ze szpitala. A jej nie zapowiada się na to, że to szybko nastąpi. I powiem wam, że na początku tego doświadczenia przez większość czasu stałem twardo jak skała. Nie dlatego, że ja jestem takim mocnym, duchowym przywódcą, czy nie wiem, jakimś idealnym chrześcijaninem, ale dlatego, że mnóstwo osób w całym kościele, w Polsce i nawet za granicą modliło się o mnie i o moją rodzinę. Ja wierzę, że to jest efekt modlitw, które wielu wierzących ludzi zanosiło za nas do Pana. We mnie nie ma mocy. Ja nie mógłbym stać o własnej sile. Ale uwierzcie mi, że był przez większość czasu taki okres w tym doświadczeniu, gdzie stałem niewzruszenie jak skała, chociaż nawet ludzie, którzy nam współczuli i starali się nas pocieszać, załamywali się pod wpływem naszego doświadczenia. Ale w miarę jak to doświadczenie się przeciągało i przeciągało i przeciągało, to tak jak nie miałem wcześniej pytań, nie miałem wątpliwości, nie miałem zachwiań, tak nagle zaczęło się pojawiać to jedna, to druga myśl, to znowu jakieś zwątpienie, to znowu załamanie. I zacząłem zadawać Bogu pytania. Dlaczego? Czemu tak się stało? Dlaczego tyle osób się modli, a Ty nie odpowiadasz? Potem zrozumiałem. Pan Bóg przemawiał do mnie przez bardzo długi czas, ale to nie jest teraz czas, żeby o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że wiara oparta wyłącznie na zaufaniu to nie jest prawdziwa wiara. Zaufanie jest tylko elementem wchodzącym w skład wiary. Więc pierwszy element to jest wiara w to, że Bóg istnieje, tak? Że jest ktoś taki jak Bóg. Drugi element to jest zaufanie do Boga, poznanie Go bliżej, wejście z Nim w relacje. Ale jest też trzeci element wiary. Może jeszcze jedna myśl. Otwórzmy sobie proszę Ewangelię Jana, 17 rozdział, werset 3. 17 rozdział, werset 3. Jeśli chodzi o zaufanie do Boga i znanie Boga, chciałbym przeczytać ten tekst. 17 rozdział, werset 3 Ewangelii Jana. Czytamy tak. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dlaczego czytamy ten tekst w kontekście wiary? Po pierwsze, dlatego, że tutaj jest mowa o poznaniu Boga. Powiedzieliśmy, że jeżeli chcemy zaufać Bogu, to musimy Go poznać. Ale jest tutaj jedna drobna pomyłka, którą chciałbym sprostować. W tekście greckim słowo użyte tutaj w tym miejscu to jest ginoskosin. To jest tryb uznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej. Czyli mówiąc po polsku, powinno być to przetłumaczone jako znali, nie poznali. Jaka jest różnica? Poznać można później, kiedyś tam, tak? Można poznać też kiedyś tam, jeśli chodzi o przeszłość. Ale tutaj jest mowa o tym, żeby trwać w tym poznaniu. Ginoskosin oznacza znać Boga w sensie ciągłym, nieustannym. Jeżeli mamy Bogu ufać, to zaufanie nie może być okazyjne.
to nie może być w zależności od chwili, tak? Nie mogą nami manipulować różnego rodzaju okoliczności, czy osoby, czy doświadczenia. To zaufanie musi być stałe. I Pan Bóg, chcąc wykształcić w nas to zaufanie, zsyła na nas doświadczenie. Po to, aby się okazało, czy nasza wiara jest wypróbowana w ogniu, czy nie. Słowo ginosko w ogóle, tłumaczone jako znać i poznać, ma jeszcze szerszy wachlarz znaczeń. Chciałbym je tutaj przytoczyć, żeby przybliżyć nam jeszcze bardziej, co to znaczy znać Boga. Słownikowa definicja tego słowa brzmi tak. Ginosko oznacza znać, poznać, poznawać, zgłębiać, zapoznać się, mieć wiedzę o czymś, być poznanym, dostrzec, zobaczyć, ujrzeć, zrozumieć, a nawet cieleśnie obcować. W pierwszej księdze Mojżeszowej na przykład jest powiedziane, że Adam poznał swoją żonę, tak? Więc zwłaszcza te trzy znaczenia, które tutaj padły, chciałbym podkreślić. Znać, zapoznać i zgłębiać. Więc ma to o wiele większe znaczenie, o wiele szersze, o wiele głębsze, niż tylko poznać Boga kiedyś tam i żyć sobie z dnia na dzień. Przychodzę na nabożeństwo regularnie, wypowiadam się na lekcji szkoły sobotniej. Może od czasu do czasu wezmę udział w jakiejś akcji ewangelizacyjnej, którą zbór będzie organizował. Jestem dobrym chrześcijaninem. Tak można pomyśleć o sobie. Ale prawdziwa wiara to trwanie w zaufaniu do Boga. Czy prawdziwie ufasz Bogu? Czy trwasz faktycznie w Nim? W związku wiary. Pan Jezus powiedział, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, umrzecie, tak? Ale jeżeli we mnie trwać będziecie, obfity owoc przyniesiecie. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Więc zaufanie do Boga to jest podłączenie się do Niego. Nieustanna więź, nieustanna łączność. Ale jest jeszcze trzecie piętro. Trzeci element układanki. Czym jest prawdziwa biblijna wiara? Gdybyśmy otworzyli sobie Przypowieści Salomona, 4 rozdział, wybieram takie najbardziej czytelne teksty. Przypowieści Salomona, 4 rozdział. I tam wersety 4 i 5. Pouczał mnie i mówił do mnie: niech się twoje serce mocno trzyma moich słów. Przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Trzecim segmentem wiary jest lojalność względem Boga. Już teraz wiecie, dlaczego powiedziałem, że wiara to nie tylko zaufanie? Bo zaufanie może się chwiać, ale lojalność to jest wybór. Ja wbrew temu, co myślę, wbrew temu, co czuję, wbrew temu, co przeżywam, mogę podjąć decyzję, że ja i tak będę szedł zgodnie z wolą Bożą, będę szedł drogą Bożą. To jest lojalność względem Boga. To jest dowód prawdziwej wiary. Bo powiedzcie mi, co za logika jest w tym, że, nie wiem, ktoś przechodzi jakieś, nie wiem, trudne doświadczenia, na przykład, nie wiem, ma zginąć na stosie, tak? No to po co mu jest intelektualna wiara w Boga potrzebna w tym momencie? On wie, że Bóg jest, tak? Ufa Bogu też, bo przeżywał z Nim różne doświadczenia. Ale gdy przychodzi stanąć w oko z jakąś przykrą sytuacją i się z nią zmierzyć, to często nasza wiedza czy nasze zaufanie obraca się w proszek. I wtedy jedyne, co może nam pomóc, to lojalność względem tego, co Pan Bóg powiedział. Wbrew rozsądkowi, wbrew temu, co myślą inni,
Wbrew temu, co czuję, wbrew temu, co przeżywam, ja chcę być Bogu wierny. Więc powtórzmy sobie jeszcze raz. Prawdziwa biblijna wiara składa się z trzech elementów. Z wiary w istnienie Boga, z zaufania do Niego i z lojalności względem Jego przykazań. To jest znaczenie słowa ginosko. W książce Wybrane poselstwa w pierwszym tomie jest napisany ciekawy fragment. Wielu ludzi posiada nominalną wiarę w Chrystusa. Uznają, że jest Zbawicielem świata, lecz w tym samym czasie trzymają się z dala od Niego i nie pokutują z powodu swoich grzechów. Nie przyjmują Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela. Ich wiara jest po prostu zgodą umysłu i osądem wobec prawdy. Ale wiara nie jest wprowadzona w serce, ażeby mogła uświęcić duszę i przekształcić charakter. Zobaczcie, co Ellen tutaj robi. Ona przeciwstawia wiarę intelektualną wierze biblijnej, wierze duchowej, prawdziwej. Ona mówi, że można być chrześcijaninem i intelektualnie przyjąć do wiadomości: tak, Jezus umarł za mnie, alleluja, chwała Bogu. Mogę przyjąć, że to, w co wierzą na przykład adwentyści, bo dzisiaj przecież spotykamy się w gronie adwentystów, tak? To, w co wierzą adwentyści, stanowi jakąś logiczną całość. Pasuje mi to. To jest mądre, to zgadza się z Biblią. To jest fajne. Dobrze się czuję z tym. Ale jeżeli dobrze się czujesz i jeżeli to akceptujesz, a nie zmienia to twojego serca, to taka wiara jaka jest? Martwa, jest bezużyteczna. Jest zwiedzeniem. Zwiedzeniem diabelskim. I diabeł ma wielu wyznawców w Kościele, którzy mają wiarę intelektualną, ale nie jest to wiara, która przekształca ich serce. Jak jest w twoim i w moim przypadku? Czy wiara, którą praktykujesz już od jakiegoś tam czasu, w zależności od tego, jaki kto ma staż, 5 lat, 10, 50, 20, czy jest to żywa wiara? Czy jest to wiara, która przekształca twój charakter, która upodabnia cię coraz bardziej do Jezusa Chrystusa? Czy jest to raczej stan duchowego podniecenia, w którym czuję się dobrze, co sprawia mi przyjemność, co powoduje, że mam bardzo fajne samopoczucie i to by było na tyle. Wiecie, jest różnica pomiędzy byciem adwentystą dnia siódmego a byciem adwentystą dnia siódmego. W drugim przypadku jest się adwentystą tylko w sobotę. I to po to, żeby mnie ludzie widzieli. W pierwszym przypadku jest to bycie prawdziwym, odrodzonym chrześcijaninem na obraz i podobieństwo Boga w mocy Ducha Świętego, co objawia się w moim życiu każdego dnia. Czy jesteś adwentystą dnia siódmego? Czy jesteś adwentystą dnia siódmego? Czy posiadasz biblijną wiarę w swoim życiu? W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale w wersetach 35 do 39 jest bardzo, bardzo mocne przesłanie od Pana Boga. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety 35 do 39. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. I teraz najpiękniejszy fragment. Lecz my,
Nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, ale z tych, co wierzą i zachowują duszę. Fantastyczny fragment. Kochani, być może znajdujemy się teraz w jakimś okresie w swoim życiu, kiedy jest nam ciężko wierzyć. Kiedy mamy dużo pytań do Pana Boga. Kiedy nachodzą nas różne wątpliwości. Na przykład, nie wiem, czemu straciłem pracę? Czemu jestem chory? Czemu moja rodzina cierpi? Czemu to? Czemu tamto? Może zadajemy Panu Bogu takie pytanie. I może to rodzi jakiś bunt, jakiś żal w sercu do Boga? W moim sercu był bunt i żal do Pana Boga w okresie, w którym powiedziałem wam, że zaczęło mnie puszczać to. Stanie jak skała. Zacząłem mieć pretensje do Pana Boga. Panie, co to dziecko zrobiło? Dlaczego dopuściłeś na nie takie doświadczenie? Czemu raczej ja nie cierpię, ale ono musi cierpieć? Ono nic złego nie zrobiło. I wiele tego typu pytań. Ale gdy wczoraj słuchałem kazania pewnego mówcy, pewnego pastora, Bóg dał mi odpowiedź. To jest niesamowite. Przez kilka dni z rzędu, wieczorami, gdy moja córka już spała, bo mam dwie córki, starszą i młodszą, gdy moja starsza córka spała, ja puszczałem sobie zawsze kazania i Pan Bóg, wierzę, że to On, dawał mi wybierać takie kazania, które idealnie pasowały do mojej sytuacji. I to przez kilka dni z rzędu, więc to na pewno nie był przypadek. I gdy wczoraj słuchałem kazania Pawła Goi, Paweł Goja to jest ten, który jest opisany w książce Cud za cudem. Bardzo serdecznie polecam wszystkim tą książkę. To naprawdę wzmocni waszą wiarę. Paweł Goja powiedział coś takiego, że w jednym z tekstów biblijnych, nie pamiętam teraz którym, jest powiedziane, że jeżeli uwierzymy Bogu, to On będzie działał dla nas. I on mówi tak, zauważyliście, co jest tutaj napisane? Jest powiedziane, że gdy uwierzymy Bogu, to On będzie działał dla nas. Nie jest powiedziane, kiedy zadziała. Nie jest określony termin czy obszar Jego działalności. Nie jest sprecyzowane, w jaki sposób zadziała. Ale mamy obietnicę, że zadziała. I mamy się tego uchwycić. Nie naszą rzeczą jest oglądanie efektów naszych modlitw. Nie naszą rzeczą jest rozliczanie Pana Boga za to, co robi albo czego nie robi w naszym życiu. Jesteśmy powołani do tego, żeby wierzyć. Do tego, żeby się nie cofać, tak jak czytaliśmy, i zachować duszę. A to, w jaki sposób Pan odpowie i kiedy odpowie, to jest Jego rzecz. Możesz efekt zobaczyć po kilku dniach, możesz po miesiącu, możesz po 2 latach, możesz zobaczyć dopiero w niebie, ale twoim zadaniem jest wierzyć. I to spowodowało, że moje serce rozleciało się na kawałki. Ja mówię, tak, to jest klucz do sukcesu. To jest klucz do zwycięstwa w chrześcijańskim życiu. Ja nie mam wierzyć, bo. Ja mam wierzyć pomimo. Wiara nie jest czymś logicznym. Zauważyliście to? Nawet list do Hebrajczyków tak to nakreśla. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że mamy wierzyć w to, czego nie widzimy, czego nie fizycznie, może nawet nie doświadczyliśmy. Ale skoro Pan Bóg tak mówi, to ja mam to przyjąć za prawdę. To ma to być pewnik w moim życiu. Wiara nie jest logiczna. Inaczej nie byłaby wiarą. Prawdziwa chrześcijańska, biblijna wiara nie ma logicznego uzasadnienia. Opiera się na tym, co Bóg robi, opiera się nie na tym, co Bóg robi albo czego nie robi, ale na tym, kim Bóg jest i jaki jest. To jest prawdziwa wiara. To jest biblijne pistis. To jest to, co Pan Bóg chce, żebyśmy osiągnęli w naszym życiu. Dopiero wtedy będziemy zwycięzcami.
Wiecie, co jest powiedziane o Bożym Kościele czasów końca, którego wierzę, że jesteśmy częścią? Jednym z jego elementów, który go charakteryzuje, jest co? Że ma wiarę Jezusa. Nie wiarę w Jezusa, zauważyliście? To nie jest tylko wiara intelektualna, to jest wiara Jezusa. Pełne, całkowite zaufanie do Boga, akceptacja Jego prowadzenia, lojalność pomimo wszystko, wierność Słowu Bożemu. To jest wiara Jezusa. Lud Boży ma mieć taką wiarę. Dlatego pragnieniem mojego serca, a przede wszystkim pragnieniem serca mojego Pana, Jezusa Chrystusa, jest, aby Jego Kościół miał taką wiarę, aby zbór w Poznaniu miał taką wiarę, abyś Ty miał taką wiarę, abym ja miał taką wiarę. A kto jest sprawcą i dokończycielem wiary? Co jest napisane? Sprawcą i dokończycielem wiary naszej jest Jezus Chrystus. Jaki? Ukrzyżowany. Jeżeli w naszym życiu będzie wywyższony krzyż Jezusa Chrystusa, jeżeli nasze życie będzie chrystocentryczne, jeżeli patrząc na Jego samozaparcie będziemy potrafili odstawić na bok swoje ambicje, swoje plany, swoje pragnienia, zaprzeć się samych siebie, to w tym momencie doświadczymy prawdziwego działania wiary w naszym życiu. Wtedy Bóg będzie objawiał swoją moc. Jednym z powodów, dla których Kościół nie doświadcza dzisiaj tak wielu, nazwijmy to, manifestacji Bożej mocy, jakichś takich spektakularnych, i nawet nie, może nie chcę być zrozumiany w takim sensie, że powinniśmy do tego dążyć. A przyczyną, dlaczego Kościół nie doświadcza pełni Bożej mocy, o tak to nazwijmy, pełni Bożej mocy w dzisiejszym czasie, to jest to, że my sami ograniczamy Boga przez swoją niewiarę. To jest jedna z głównych przyczyn. I dlatego Pan Jezus zastanawiał się, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Tą prawdziwą wiarę, biblijną wiarę. My nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną. Czy ty również jesteś w tej grupie? Czy ja jestem w tej grupie? Czy jesteś tym, który żyje dzięki wierze? Który żyje przez wiarę w Jezusa Chrystusa? Który trwa przy Nim bez względu na wszystko? Nawet jeżeli nie jesteś w stanie tego dzisiaj określić, Bóg wie, bo Pan zna tych, którzy są Jego. Wiedz jednak, że możesz przyjść i poprosić: Panie, moja wiara jest mdła. Moja wiara jest do niczego. A może mam wiarę, ale nie ma ona takiego płomienia, jak miała wcześniej. A może jakieś zwątpienie się wkradło. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. Proszę, rozbudź świętą, biblijną wiarę w moim sercu, abym mógł się podobać nie ludziom, ale Tobie. Abym mógł przypominać Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, nie tylko w postępowaniu, ale również w jakości wiary, bo do tego zostaliśmy powołani. Czy myślicie, że Pan Bóg nie odpowie na taką modlitwę? Ja wierzę, że tak. Dlatego, że On nigdy nie żąda od nas czegoś, do czego wcześniej nie uzdalnia nas, abyśmy mogli to osiągnąć. Dlatego teraz jest czas, abyśmy mogli powstać i abyśmy przez minutę, dwie minuty ciszy mogli obcować z Panem Bogiem i prosić Go o to, aby mógł w nasze serca wlać tą prawdziwą biblijną wiarę. A gdy skończycie się modlić, proszę, dajcie mi znać przez to, że podniesiecie głowy, otworzycie oczy, będę wiedział, że skończyliście wtedy i wtedy ja pomodlę się głośno na koniec, tak? Zapraszam do powstania.
Kochany Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że dzisiaj mogliśmy rozważyć temat tego, czym jest prawdziwa wiara. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że nie zostawiłeś nas samych w tej kwestii, ani w żadnej innej. Że Ty, Panie, nie poinformowałeś jedynie człowieka, że ma wierzyć i w jaki sposób ma to zrobić, ale że Ty dopomagasz w tym poprzez Twego Ducha Świętego i zasługi Twojej świętej przelanej krwi. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem prawdziwej biblijnej wiary. Wiary, którą posiadałeś, będąc tutaj na tej ziemi, jako człowiek. Wiary, którą miałeś od zawsze na zawsze. Panie kochany, tak bardzo chcemy Ciebie prosić o to, aby w naszym życiu Twoja wiara mogła się objawić. Abyśmy mieli wszyscy, Panie, wiarę Jezusa. Wiarę, która opierała się nie na tym, co Bóg robi albo czego nie robi, ale na tym, kim Bóg jest i jaki jest. Tak bardzo, Panie, prosimy Ciebie o to, aby nasze serca były podatne na wpływ Twojego Ducha Świętego. Aby On, wprowadzając nas we wszelką prawdę, mógł wprowadzić nas też w nowy wymiar wiary w naszym chrześcijańskim życiu. Bez względu na to, czy wierzymy od wczoraj, czy wierzymy już od 20 lat, czy wierzymy jeszcze dłużej. Spraw, Panie, aby ta wiara mogła zawierać w sobie uznanie tego, że Ty jesteś, zaufanie do Ciebie, ale także lojalność pomimo okoliczności. Panie kochany, oddajemy się w Twoje ręce na wyłączną własność. Prosimy, połóż na nas Twoją pieczęć i zachowaj nas w tym świecie złym i zepsutym, abyśmy mogli być zwycięzcami dzięki wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którego imieniu modlimy się teraz do Ciebie. Amen.